Turniej piłki nożnej i czelacki talent show to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników pikniku Krewki Piłkarz zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi wraz z Futbol Akademii Czelać. Czyli mamy 16 drużyn grających w różnych formułach z uwagi na to, że dzieciaki w różnych kategoriach wiekowych są przyzwyczajone do różnego typu gry. Przyjechały do nas drużyny nie tylko ze Śląska, ale także z Małopolski. Jest na przykład Futbol Akademii Bielsko-Biała, bardzo nam zaprzyjaźniona. W ramach pikniku mogliśmy poznać tajniki pracy strażaków oraz zapoznać się ze sprzętem wojskowym prezentowanym przez Fundację GROT. Przywieźliśmy ze sobą samą typu honker, wyrzutnię przeciwlotniczą, szkoleniową, strzała oraz repliki broni współczesnie używanej przez wojsko. Natomiast jakby jest to tylko element naszej współpracy tutaj ze szkołą. Natomiast przychodzą rodzice z dziećmi, bardzo często ktoś wspomina swoje czasy, kiedy był w wojsku i porównuje ten sprzęt, który teraz tu leży. Mamy też ze sobą hełm kewlarowy, czyli współcześnie używany przez wojsko i ma okazję ktoś porównać sobie tak naprawdę to, czego używał kiedyś. Takie inicjatywy podejmowane przez szkoły pokazują, jak ważną częścią społeczności lokalnej są placówki edukacyjne. Dokładnie. Chcemy, żeby nas tutaj społeczność lokalna poznała lepiej, polubiła nas bardziej i związała się z nami bardziej emocjonalnie. I nie tylko przez to, że dzieci chodzą do szkoły i młodzież, ale również przez takie spotkania integracyjne na świeżym powietrzu i dobrą zabawę. Dobra zabawa, promocja sportu i integracja to nie jedyne cele, jakie przyświecały akcji Krewki Piłkarz. Uczestnicy wydarzenia mogli podzielić się również cząstką siebie i oddać krew. Martyna Daczkowska, kanał 99.